Dzień dobry, witam Państwa. Ja nazywam się Radosław Jankiewicz, jestem dziennikarzem PAP. Zaczynamy Teleekspres Inwestycyjny, pierwszą z cyklu eksperckich rozmów na temat oszczędzania i inwestowania. Naszym dzisiejszym gościem jest pani Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych oraz prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o oszczędzaniu na emeryturę. No właśnie, pani prezes, mamy publiczny system emerytalny, regularnie płacimy składki, a mimo to ciągle słyszymy, że powinniśmy oszczędzać. Dlaczego? Ten system emerytalny, o którym pan wspomniał, i przyszłe emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mają stanowić taki podstawowy nasz system. I jak popatrzymy tak naprawdę na to, że nasi rodzice, nasi dziadkowie otrzymują mniej więcej około 50% swoich ostatnich zarobków, to jest coś, o czym osoby w naszym wieku, osoby młodsze mogą zapomnieć. My w przyszłości będziemy otrzymywać średnio około 25% ostatnich naszych zarobków. No to można sobie łatwo policzyć, tak? Przy, powiedzmy, zarobkach 1000 zł, żeby to uprościć. Nasi dziadkowie dostają około 500 zł, my będziemy 250. W przypadku kobiet to może być jeszcze mniej, ponieważ kobiety mają te okresy, kiedy nie pracują, często zarabiają mniej od mężczyzn, w związku z tym powinny się nastawić, że ta ich emerytura w przyszłości będzie mniejsza. No i co możemy zrobić, żeby temu zarobić, żeby zaradzić, żeby no właśnie, tak naprawdę... Jak temu zapobiec, temu jednak zmniejszeniu środków już podczas jesieni życia, jak sobie zapewnić taki komfort zasłużony finansowy? Musimy pomyśleć o tym, że różne źródła powinny nam dostarczać oszczędności tych środków na emeryturę. Czyli jednym jest oczywiście Zakład Ubezpieczeń Społecznych i tutaj ten podstawowy system emerytalny. Natomiast wyraźnie potrzebujemy jeszcze innych opcji. No właśnie, jeśli chodzi o Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to powiedzmy sobie, jak wygląda teraz struktura. Według prognozy GUS w 2050 roku populacja Polski zmniejszy się o około 4 milionów osób względem roku 2013, a polskie społeczeństwo będzie coraz starsze, czyli krótko mówiąc, będzie mniej tych osób w wieku, kiedy można pracować, które będą musiały de facto finansować jakoś te emerytury pozostałych. No właśnie. Dlatego właśnie mówimy o tym, że te emerytury będą niższe i będzie dużo więcej osób, które będą na emeryturze, niż osób pracujących. I rzeczywiście te osoby młodsze będą w jakiś sposób musiały dofinansować system emerytalny. No i dlatego warto pamiętać o tym. Może nawiążę do sytuacji, żeby zobrazować to w jakiś taki też przystępny sposób, z którą mamy dzisiaj do czynienia. Wojna na Ukrainie i to, z czym media ostatnio nas, o czym nas ostatnio cały czas informują, to, że wszystkie kraje europejskie źle zrobiły, stawiając na największego dostawcę, Rosję, jeżeli chodzi o gaz i ropę. I że trzeba było dywersyfikować te źródła pochodzenia tego gazu i ropy. Czyli mieć dostęp do tych źródeł z różnych stron. I dokładnie jest tak samo z systemem emerytalnym i z naszymi oszczędnościami. My nie powinniśmy patrzeć na to, że jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który da nam jakieś podstawowe środki, ale powinniśmy sami zadbać o to, żeby mieć różne te miejsca, z których te nasze środki pochodzą. I my mamy bardzo dużo możliwości. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile produktów, które dla nas będą korzystne, istnieją na rynku. Oczywiście mówi się o tym, że warto inwestować w nieruchomości, tylko nie wszystkich stać na te inwestycje w nieruchomości. I jest to jakiś jedna z możliwości. Natomiast jest szereg produktów, które są prowadzone przez wyspecjalizowane instytucje, nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego,
z których warto skorzystać, bo one są dedykowane na długi termin oszczędzania. Sposób inwestowania tych produktów i tych środków, które tam kierujemy, jest zróżnicowany i dopasowany do wieku, w którym postanawiamy rozpocząć te oszczędzanie. Przy czym warto sobie też powiedzieć takie, o takich podstawowych zasadach myślenia o tym, jak powinniśmy oszczędzać. Czyli powinniśmy oszczędzać przede wszystkim jak najdłużej. Rok czy dwa lata oszczędzania nam nie wystarczy do tego, żeby przed emeryturą mieć ten zapas odpowiednich środków. Po drugie, powinniśmy oszczędzać regularnie, wzbudować w sobie taki, taką regularność comiesięcznego odprowadzania jakichś określonych, możliwych dla nas kwot. I to są takie podstawowe zasady, o których po prostu powinniśmy pamiętać. I oczywiście wybrać ten produkt, który, czy tą, ten sposób oszczędzania, który nam najbardziej pasuje. No ale wydaje mi się, że to takie proste porównanie dzisiaj pokazuje, że rzeczywiście musimy myśleć o różnych sposobach na oszczędności. A jaki sposób oszczędzania może nam dać najlepsze efekty? Ja jestem, i dzisiaj mówimy tutaj o takich dwóch produktach, i rzeczywiście ja jestem dużą zwolenniczką tych produktów. Mówimy o produktach, które mają skróty trochę enigmatyczne, IKE i IGZE. Tak, czyli indywidualne konto emerytalne i indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Dokładnie. Właśnie, co to jest, czym to się różni? Są to dwa produkty, które są przeznaczone do długoterminowego oszczędzania, czyli ich wypłata może nastąpić po osiągnięciu wieku emerytalnego. Ja zaraz powiem o tych drobnych różnicach, ale to, co ma dość istotne znaczenie, to co obok tego oszczędzania, tej systematyczności i pomnażania w ten sposób pieniędzy, możemy jeszcze zyskać, a to jest bardzo ważne. Możemy zyskać w przypadku IKE to, że od zysków, od wypłaty zysków nie będziemy płacić podatku od odsetek kapitałowych, to jest 19% podatek, tak zwany podatek Belki. Natomiast IGZE daje nam nie tylko to zwolnienie, ale jeszcze pozwala nam to wszystko, co w danym roku wpłacimy na IGZE, odpisać od podstawy opodatkowania. Ja nie wiem, czy Państwo pamiętacie, czy Pan pamięta taką ulgę mieszkaniową, gdzie mogliśmy rok do roku to, co wydamy na remont, odpłacić, odpisać sobie od podatku. I to działa dokładnie w ten sam sposób. W momencie, kiedy będziemy wpłacać określoną kwotę, tę kwotę rok do roku możemy odpisać sobie od podatku w IGZE, co w ubiegłym roku na przykład pozwalało nam ponad 2000 z tego tytułu zyskać. Mamy oczywiście maksymalne limity wpłat. W przypadku IGZE jest on niższy, bo wynosi ponad 7000. W przypadku IKE jest to rocznie około 18, niecpełna 18 tysięcy. Ale wydaje mi się, że już te dwie możliwości, a szczególnie ta możliwość odpisania od podstawy opodatkowania, czyli IGZE jest szczególnie atrakcyjna i polecam zainteresować się tym produktem. No właśnie, a jak określić swoje potrzeby inwestycyjne? Jak określić to, ile potrzebujemy oszczędzić, czyli jak znaleźć to miejsce, które zapewni nam bezpieczeństwo na już tej emeryturze? Zasada jest prosta. Im wcześniej zaczniemy, tym lepiej. To zazwyczaj tak z oszczędnościami bywa. Czy jest oczywiście jakaś proporcja, procent przychodów? Ja myślę, że to wszystko zależy. Znaczy, jeżeli mamy określone limity, to oczywiście najlepiej te limity wykorzystać, ale to wszystko zależy od tego, jakie jest nasze oczekiwanie, ile chcielibyśmy w przyszłości otrzymywać tego świadczenia, patrząc na swoje ostatnie zarobki. I tutaj w tym zakresie możemy się zwrócić do profesjonalistów, do instytucji, które prowadzą i oferują te produkty, żeby nam pomogły to określić, bo te potrzeby oczywiście będą inne w przypadku osoby mającej 20, 30 czy 40 lat, a inne w przypadku osoby mającej już 50 lat. Wówczas te wpłaty, im jesteśmy starsi i mamy mniejszy czas na oszczędzanie, powinny być wyższe, tak? W przypadku
osób młodszych, one mogą zaczynać się od zdecydowanie niedużych kwot i te kwoty nawet na poziomie 50 zł miesięcznie przyniosą nam w długiej perspektywie wysokie oszczędności. Ja też zachęcam do tego, żeby sięgnąć do przewodnika emerytalnego, który w ubiegłym roku został przez Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych wydany, ponieważ jest to chyba pierwsze takie kompendium, które właśnie dla osób w różnym wieku i jest przygotowane przez różnych ekspertów, pokazuje, ile mniej więcej powinno się oszczędzać, jak ten proces powinien wyglądać, dlaczego warto oszczędzać, gdzie możemy, po jakie produkty sięgnąć, ale pokazuje w ogóle, jak warto się przygotować do emerytury również w takim obszarze pozafinansowym, na przykład zdrowotnym, co również ma znaczenie, jeżeli chodzi o jakość naszego życia na emeryturze. Także to są chyba te takie zasadnicze kwestie. Pani prezes, a w jaki sposób można dołączyć do tych programów i jaki produkt wybrać dla siebie? No, my mówimy tutaj o tych dwóch produktach. Ja gorąco rzeczywiście polecam IGZE, ponieważ on poza tym, że pozwala mi również prywatnie oszczędzić na emeryturę, to również daje mi rok do roku po prostu zwroty, które mogę spożytkować na również bieżące jakieś kwestie. Produkty są oferowane przez różne instytucje, i ubezpieczycieli, i banki, i fundusze inwestycyjne, i również towarzystwa emerytalne. W związku z tym przekrój i dostęp do tych produktów, do informacji mamy bardzo szeroki. W zależności od tego, do kogo się zwrócimy, myślę, że każda instytucja udzieli odpowiedniej porady na stronach internetowych, no i oczywiście przewodnik emerytalny. A jakie konkretnie możliwości dają te dwa programy, IKE, IKSE? Wspomnieliśmy tutaj już o tych ulgach podatkowych, natomiast warto powiedzieć, że w obu przypadkach są te środki oszczędzane na tych kontach dziedziczone, czyli osoba, która, nie wiem, nasze dzieci bądź inne osoby wskazane, jeżeli by nam się coś stało, one mogłyby odziedziczyć te gromadzone przez nas środki. W przypadku IKE możemy je wypłacić nieco wcześniej, czyli po osiągnięciu 60 roku życia, bądź jeżeli korzystamy z prawa do wcześniejszej emerytury, po osiągnięciu 55 roku życia. Natomiast w przypadku IKSE ten okres jest nieco wydłużony i tutaj ze środków będziemy mogli skorzystać dopiero w wieku 65 lat. Jeżeli, nie daj Boże, coś by się nam przydarzyło i te oszczędności nasze byłyby nam potrzebne już w tej chwili, możemy oczywiście zdecydować się zrezygnować z kont, zamknąć je i wypłacić te wszystkie zgromadzone dotychczas pieniądze, ale wówczas będziemy musieli jednak opłacić odpowiednie podatki. W związku z tym, no to jest taki ogranicznik, który został też celowo stworzony po to, żeby właśnie nie zachęcać do wcześniejszej wypłaty środków z tych produktów. Natomiast te wszystkie dodatkowe kwestie, o których wspomniałam, czyli spełnienie wieku 60 bądź 65 lat, wówczas w momencie przejścia czy przekroczenia tego wieku, będziemy mogli wypłacić te środki jednorazowo. W przypadku IKE możemy je również rozłożyć wypłatę na jakieś raty. Wydaje mi się, że to jest taka opcja, która dla wielu osób jest atrakcyjna, tak? Możliwość takiej jednorazowej wypłaty bez konieczności ponoszenia jakichś dodatkowych kosztów. Przy czym w IKSE tutaj musimy się liczyć z takim podatkiem 10% ryczałtowym, który nas jeszcze czeka, ale przy tych wszystkich obniżkach wcześniejszych to nie jest jakiś problem. Tak z mojej perspektywy to wygląda. Pani prezes, jakie warunki trzeba spełnić, żeby wykorzystać wszelkie udogodnienia, czy w IKE, czy w IKSE?
Jest taki wspólny mianownik. W obu przypadkach musimy przez dowolne, ale co najmniej 5 lat wpłacać środki regularnie na konto, na oszczędnościowe, bądź to w IKE, bądź w IKZE. I to warto pamiętać. Tutaj nie ma takiego obowiązku, żeby te 5 lat następowały rok po roku. To możemy, nie wiem, na przykład w jednym roku, w 2022, potem w 2024, chociaż zachęcam cały czas do regularnego oszczędzania. Ale te 5 lat musi być zachowane. I to jest taki warunek zasadniczy, o którym myślę, że należy pamiętać. Panie prezes, a skąd czerpać taką bardziej szczegółową wiedzę na temat oszczędzania i inwestowania? Tak jak powiedziałam, jest szerokie grono instytucji, które oferują te produkty. Możemy w związku z tym bezpośrednio udać się do na przykład doradcy finansowego, który nas uzbroi w jakąś dodatkową wiedzę. Jest szereg informacji na stronach poszczególnych instytucji. Jeżeli wybierzemy jakąś konkretną, to warto wejść i poczytać, jaki produkt oferuje. I też warto zwrócić uwagę na opłaty, które w związku z tym pobiera. No oczywiście, żeby nie utonąć w gąszczu tych wszystkich informacji, jeszcze raz polecam ten przewodnik emerytalny, ponieważ obiektywnie staraliśmy się zebrać to wszystko, co jest w internecie i jeszcze to w bardzo przystępny sposób Państwu opisać. Właśnie, Pani Prezes, mamy też pytanie od widzów. To pytanie to, czym kierować i który fundusz lub instytucję powinniśmy wybrać? Ja oczywiście nie mogę Państwu podpowiedzieć z konkretną instytucją, którą wybrać, ale zwrócić uwagę. Tu jest coś, o czym wspomniałam i myślę, że jest istotne, czyli właśnie opłaty. Jakie opłaty pobiera dana instytucja, która oferuje produkt? Czy pobiera je już na początku, czy pobiera je raz w roku, jaki jest procent, bądź konkretna kwota tej opłaty, ponieważ to ma po prostu znaczenie później i przekłada się na nasze oszczędności. Druga rzecz to proponuję zerknąć, jakie są tak zwane stopy zwrotu w danej instytucji przy tych określonych produktach, czyli jak w okresie na przykład 5 lat, jakie były zyski na IKE bądź na IKZE w tej instytucji, która je proponuje. Jest to też ważne, no, ponieważ to pokazuje, ile tak naprawdę możemy w przyszłości zarobić. Więc to są chyba takie dwie kierunkowo kwestie, na które warto zwrócić uwagę. No właśnie, a jeśli chodzi o sposób już inwestowania przez tą instytucję, którą wybierzemy, czy mamy na to jakiś wpływ, czy możemy wybrać, nie wiem, inwestowanie bardziej bezpieczne, bardziej powiedzmy wykorzystujące opcje rynkowe, czy nie wiem, akcje, obligacje, jak to wygląda? Jest to bardzo różnie, natomiast no po to idziemy do fachowców, żeby oni nam pomogli dokonać tego wyboru. W przypadku osób młodszych jest to zazwyczaj, czy wiąże się to inwestowanie z trochę większym ryzykiem, ponieważ mamy dłuższy okres przed nami, jeżeli chodzi o życie i oszczędzanie. W związku z tym zazwyczaj tutaj mówimy o takim aktywnym inwestowaniu w akcje w większej części naszych środków. W przypadku osób starszych jest to inwestowanie już bardziej ostrożne, czyli w takie aktywa, które są bardziej bezpieczne, chociażby obligacje, tak? W związku z tym tutaj te cała machina, jeżeli chodzi o inwestowanie, leży głównie po stronie instytucji, które je oferują. One mają również te sposoby inwestowania opisane na swoich stronach internetowych. Warto też oczywiście się temu przyjrzeć.
Jeżeli jednak byśmy chcieli dokonać pewnych zmian, możemy porozmawiać i możemy zasugerować, że jesteśmy, pomimo tego, że mamy 50 lat, znamy się na rynku kapitałowym i chcielibyśmy bardziej aktywnie brać udział w inwestowaniu. Tutaj taki doradca finansowy również może nam pomóc przeprowadzić nas, zbadać tę naszą wiedzę i nasz apetyt, powiedziałabym, na rynek kapitałowy i też zasugerować odpowiednie rozwiązania. Natomiast możliwości jest wiele. Pani prezes, podsumowując, co gdyby można było zebrać to, co jest najważniejsze, jeśli chodzi o to inwestowanie, czy w IKE, czy w IKSE? Co to byłoby, gdyby to teraz... Ulgi podatkowe, w IKSE przede wszystkim możliwość odpisania co roku oszczędności od podstawy opodatkowania. Ponadto fakt, że te nasze oszczędności stanowią inne źródło naszej przyszłej emerytury. To, że w razie wypadku jakiegoś możemy bądź przepisać, bądź nasze dzieci po prostu w ramach spadku odziedziczą te środki. To, że w każdej chwili te środki możemy również wypłacić, jeżeli nastąpi taka konieczność. Natomiast podstawowa rzecz, o której powinniśmy pamiętać, to, że emerytura z ZUS nie wystarczy nam w przyszłości i musimy sami o siebie zadbać i pomyśleć o tym, skąd moglibyśmy również czerpać te dodatkowe pieniądze na naszą emeryturę. A te dwa produkty są czymś wartym naszej uwagi. I na koniec jeszcze poproszę najważniejsze aspekty, którymi powinniśmy się kierować, jeśli chodzi o wybór już instytucji, która będzie prowadziła, czy to IKE, czy to IKSE. Opłaty, zyski dotychczasowe dla swoich klientów. Myślę, że ważna jest też taka pełna informacja, którą możemy przeczytać, dodatkowe wskazówki dla nas, taka przejrzystość, która panuje po prostu w danej instytucji. O potrzebie oszczędzania i szczegółowych zagadnieniach związanych z korzystaniem z IKE i IKSE rozmawiałem z Małgorzatą Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych oraz prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, która na funduszach emerytalnych zna się jak mało kto, jak Państwo słyszeliście. Bardzo dziękuję Pani prezes. Dziękuję. Teleekspres Inwestycyjny jest częścią projektu edukacyjnego Strefa Wiedzy Inwestycyjnej, w ramach którego organizowane są rozmowy i debaty dotyczące efektywnego oszczędzania, inwestowania, zarządzania finansami osobistymi oraz prowadzenia i rozwijania biznesów. Partnerem projektu jest Klub Inwestorek Indywidualnych, a partnerem merytorycznym dzisiejszej rozmowy jest Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych. Gościem następnego Teleekspresu Inwestycyjnego, który odbędzie się 6 maja, będzie pan Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI. Porozmawiamy o funduszach inwestycyjnych. Do widzenia.